Hej dziewczyny, dzisiaj na tapetę weźmiemy pomadkę Hean. Bardzo dużo osób się nią zachwyca. Ona się pojawiła ostatnio na rynku i na YouTube zaczęły się pojawiać informacje, że ona jest super fajna, fantastyczna. I któregoś razu będąc chyba w Hebe, zobaczyłam, że mają szafę Hean, więc stwierdziłam, okej, no to sobie wezmę. Wzięłam sobie kolor Smoke Rubin, jest to kolor 05, jest to taki kolor brudnej magenty. Nie wiem, ciężko to określić. Na ustach wypada zdecydowanie ciemniej, bo raz już ją miałam na sobie, ale tylko przez krótki moment. Natomiast ona kosztuje 16,50, więc jest to taniej niż na przykład pomadka z Golden Rose, która jak wiecie u mnie jest naprawdę na wysokiej pozycji, chyba na miejscu trzecim w tej chwili. Natomiast jeśli w ogóle chcecie wiedzieć, jakie pomadki testowałam i w jakiej kolejności je sobie ustawiłam, to zachęcam Was do odwiedzenia mojej playlisty, ona się Wam tutaj gdzieś wyświetli, albo na przykład na ekranie końcowym. Wtedy będziecie mogły zobaczyć, co testowałam i jakie jest moje zdanie o tym. Dzisiaj do testowania w ogóle mamy dosyć ekstremalny dzień, dlatego że jak zaczynam, to leje, jest po prostu burza. W zasadzie burza przed chwilą przeszła, bo czekałam, aż skończy walić piorunami i grzmocić, bo wiecie, żeby nie zaburzać sobie tutaj obrazu. Natomiast ma być dzisiaj generalnie w ciągu dnia aż 34 stopnie. Więc no, pomadka przejdzie dosyć niezły test. Ja już jestem sprytna i mam lusterko, tutaj postawiłam je sobie na dole, żeby Wam, wiecie, nie machać tu lusterkiem przed, o widzicie, din din, przed obiektywem, bo zazwyczaj zdarzało się tak, że po prostu zasłaniałam albo coś. Więc postawione mam lusterko i będziemy malować. Mam konturówkę mam specfaj, niestety konturówka nie jest dopasowana kolorystycznie do tej, bo jest zdecydowanie za jasna, ale ja i tak jej użyję po prostu, żeby obrysować kontur ust, wtedy mi jest zdecydowanie wygodniej. Mam konturówkę bezbarwną z Golden Rose, ona się tak prezentuje, to jest po prostu taka bezbarwna konturówka, którą trzeba temperować. Natomiast ta konturówka jest beznadziejna, ja jej w ogóle nie lubię używać, ona nie spełnia swojej funkcji, naprawdę po prostu ja zdecydowanie jej nie polecam. Jeszcze gwoli ścisłości, dlatego że ja tego nie mówię, powiedziałam to chyba tylko w jednym filmie, ale może powinnam to mówić w każdym filmie, bo czasami się zdarzają osoby, które wpadną z nienacka i nie oglądały poprzednich filmów. Ja przed rozpoczęciem makijażu spilingowałam sobie usta moim peelingiem z Lasha oraz nałożyłam balsam, tak żeby moje usta nie były nadmiernie wyschnięte, aby były w dobrej kondycji, żeby przyjąć pomadkę, i tak robiłam z każdą pomadką, z każdym testem, chociaż o tym nie mówiłam. Więc teraz zdejmuję nadmiar balsamu i przechodzimy do aplikacji. Konturówka już nałożona, wyglądam very sexy, ale spoko, zaraz tego nie będzie widać, nakładamy Hean. Mówiłam, że jest ciemniejsza na ustach. Wygląda nałożona pomadka. Ona jeszcze schnie, więc ja jej dam chwilę, zanim zrobimy test, czy się odbija na ustach, czy nie. Kolor jest dosyć taki, wiecie, mocny. Ja w tej chwili mam minimalny makijaż na twarzy, ale stwierdziłam, że tak zostawiam. Nie jadę w żadne ważne miejsca, ja to chyba mówiłam. Mówiłam przy okazji poprzedniego testu. I wiecie, nie zależy mi na tym, żeby wyglądać jakoś super fajnie, bo robię test pomadki i więc w ogóle muszę mieć teraz wampie oko i tak dalej. Mam minimalny makijaż, mocną pomadkę. Damy radę, to tylko makijaż, nie ma się co spinać tak naprawdę. Czy uważacie, że powinnam zacząć dodawać właśnie informacje, co mówi producent o tych pomadkach? Czy chcecie, abym na przykład ze strony czytała, co ta pomadka, jak ma działać, co ma robić i tak dalej? Spróbujmy w tym filmie i ja Wam przeczytam, jakie są, wiecie, obietnice producenta. Mamy tak. Zapewnia głęboki, trwały odcień, który utrzymuje się długo na ustach. Formuła odporna na ścieranie i rozmazywanie, nie roluje się. Duża ilość składników odżywczych i nawilżających zapewnia ustom właściwą pielęgnację i ochronę. Macham tą pomadką. Zawiera dobroczynne substancje zapobiegające pierzchnięciu ust. Odżywczy olejek z rącznika? Nie znałam nawet. Masło shi, olej z dyni drzewiastej oraz wosk karnauba. Też nie znałam. Ok, ma zawiera składniki, które są mi kompletnie nieznane,
ale zobaczymy, może to spowoduje, że będzie trwała i będzie naprawdę fantastyczna. Mówią, że najlepszy efekt uzyskamy odbijając świeżą pomadkę od chusteczki, natomiast ja tego nie zrobiłam i teraz jak mówię, to czuję, że pomadka już zastygła, więc nie będę tego na wszelki wypadek robić, bo może mi gdzieś po prostu to, wiecie, nie wyjść. Pomadka jest jeszcze taka lepka, delikatnie. Mówię do Was już ze 2 minuty po jej nałożeniu, a przynajmniej stoję przed aparatem 2 minuty, bo może coś wycięłam, jak na przykład rozczesywałam włosy. Więc zastanawiam się, czy to już jest ten moment, kiedy mogę zrobić test. Spróbujmy na ręku. Na ręku nic nie mam. Spoko. Zobaczcie. Tylko taka delikatna obwódka została i nic więcej. Więc nie jest źle, pomadka nie zbledła, bo miałam tak, już nie pamiętam z którymi pomadkami, ale miałam tak ze Smashboxem, że właśnie jak odbiłam na ustach, to w sumie dużo tutaj nie wyszło, ale jakby odcień zbledł. A tutaj jest nadal taka, wiecie, oczo. A widzicie, będę pamiętała, jest 8:31, więc postaram się do Was odzywać dzisiaj w ciągu dnia. I pewnie na koniec dnia, podsumowując pomadkę, zobaczymy, gdzie mnie ten koniec dnia, czyli te 8 godzin zastanie, bo wolałabym jednak trzymać się takiej reguły, żeby się odzywać do Was mniej więcej po 4 godzinach i kończyć po 8. Nawet jeżeli do domu wracam po 12, bo może tak być, że wrócę dzisiaj po 20, to jednak chciałabym po 8, mniej więcej po 8 się odezwać i zakończyć test, bo wiadomo, że jak człowiek jest 12 godzin na nogach, to ani już nie wygląda dobrze, jest zmęczony, więc też to podsumowanie wtedy może być na niekorzyść innych pomadek, więc skoro z innymi pomadkami robiłam tak, że odzywałam się mniej więcej po 4 do 5 max godzin, 4-4,5 i kończyłam po 8, to ta chcę to też zostawić i faktycznie trzymać się tego po prostu, żeby wszystkie pomadki, wszystkie testy miały jakby, wiecie, ten sam przebieg. No i jeszcze zrobimy sobie test kubka, bo co innego na ręku, co innego na kubku. Dzisiaj mam po prostu malutką filiżankę pustą w środku, bo nie piję nic, ale poudawamy, że pijemy. No i się odbiło. Nie wiem, na pewno to zobaczycie, widzicie? Odbiło się tutaj, tutaj, jeszcze jak tak obrócę. Więc niestety troszkę na kubku zostało, ale nie jakoś dramatycznie. Zdarzało się, że mi tych takich rzeczy więcej zostało na takim kubku, więc myślę, że spoko. Na przykład te pomadki z Maka, Retromat, te to zostawiają ślady. To nie są długotrwałe pomadki. Przynajmniej nie u mnie. No dobra, to ja się zbieram, zaczynam swój dzień. Na szczęście przestało padać. Burza poszła sobie gdzieś daleko, na szczęście. Dzisiaj ma być 30 stopni, tak jak wspominałam, więc będzie porządny test pomadki, ale myślę, że to dobrze. Poprzednią pomadkę też testowałam w strasznych upałach i dała radę, więc zobaczymy jak ta. Hej dziewczyny, jest 12:30, ja robię wejście na mieście, bo jestem, właśnie będę wchodziła robić pedikur, więc zanim po prostu sobie zrobię to, to chciałam się Wam pokazać. Stoję tak przytulona w cieniu, bo w słońcu po prostu nic, absolutnie nic nie widać. Jeśli chodzi o pomadkę, to ona trzyma się, powiedzmy, ok. Jest równo 4 godziny, bo jest właśnie 12:30. Jedyne co, to mi się tutaj w jednym miejscu tak jakby obsunęła. Nie wiem, co się stało, tak jakby mi tak, wiecie, po prostu odpadł kawałek i mam taką dziurę. Zaraz się Wam przybliżę i Wam pokażę. Poza tym, no, wygląda jak to ciemna pomadka, czyli już się zrobiła, wiecie, awiana, już się zrobiło takie, wiecie, nieładne. Tu widzicie? Tu się zrobiła taka dziura dziwna. Tu już oczywiście widać środek. Tu trochę. Tak poza tym to ogólnie się trzyma dobrze. Cały czas zostawia ślady, czy to na kubku, czy na słomce, czy na szklance, gdziekolwiek, gdzie nie dotknę ustami, zostawia ślady. Ale wiecie, no to jest ciemna pomadka, więc będzie zostawiać ślady. Jasna czy cielista pomadka, pewnie tak bardzo by nie było tego widać. Ogólnie na razie nie jest chyba najgorzej. Ja się przyjrzałam w lustrze jeszcze zanim wyszłam. Nie jest najgorzej, aczkolwiek bywało lepiej. Dobra dziewczyny, przyszedł czas na podsumowanie pomadki i plusem nagrywania w lecie jest to, że po tych 8 godzinach jest jeszcze jasno. Stoję przed oknem w łazience, tak jak zaczynałam ten film, więc obraz jest bardzo ładny. Jest po prostu piękne światło i wszystko będzie dokładnie widać. Oby to było dobre. I słuchajcie, mamy 16:22, czyli w zasadzie 8 godzin od nałożenia pomadki, więc to jest myślę, że taki czas, kiedy można sobie podsumować, czy ta pomadka zdała test, czy też nie. Pomadka, jak widziałyście, troszeczkę
zatraciła swoje kontury i jak widać tutaj konturówka za bardzo nie pomogła, dlatego że zrobiły mi się dziury tutaj i niestety tutaj troszeczkę generalnie zatraciła swoje kontury. Tak jak miałam tą dziurę tutaj, tak tą dziurę mam i wiadomo, w środku przy śluzówce niestety się bardzo wytarła. Natomiast usta nie są jakieś szczególnie wysuszone, nie czułam, gdzieś dopiero około trzeciej tak przez chwilę poczułam, że przydałby mi się balsam, ale jechałam samochodem i w zasadzie zapomniałam o tym i potem już nie pamiętałam do tego momentu w zasadzie. Więc to nie jest źle. To jest taki kolor, że niestety no, on się będzie ścierał, on nie będzie idealny przez cały czas, więc na pewno drobne poprawki się w ciągu dnia mu przydadzą. Myślę, że dobrze by było mieć konturówkę dobraną kolorystycznie. Może wtedy to w momencie, kiedy ona się wytrze, bo niestety ta specfaj się po prostu wytarła, to nie będzie tak bardzo widoczne. Aczkolwiek to tylko moje takie domysły. Więc teraz spróbujemy sobie nałożyć drugą warstwę na to i zobaczymy, jak ona będzie się nakładać. Przepraszam, widziałam, że lusterkiem zasłoniłam połowę czasu nakładania. Wybaczcie mi to. Natomiast jak widzicie, pomadka nałożyła się bardzo dobrze. Nigdzie się nie zebrała, nigdzie nie spowodowała żadnego osadzania się tej pomadki. Jak widzicie, pomadka po poprawkach wygląda dobrze. Myślę, że całkiem porządnie. To jest naprawdę dobra pomadka. Słuchajcie, kosztuje 16,50. Ja to sprawdzałam na stronie H&M, więc możliwe, że będą jakieś, wiecie, promocje, gdzie będzie można ją dorwać taniej. No, ale i tak ona jest tańsza niż pomadki z Golden Rose, więc słuchajcie, to jest na moich ustach to jest całkiem niezły produkt. Ja często w tych komentarzach tam piszecie, że właśnie wam się coś nie sprawdziło, ja się tym zachwycam i na odwrót wypiszecie, że na przykład pomadki z Jeffree Star są fajne. A jak widziałyście, mi ta Watermelon kompletnie nie podpasowała. Nie wiem, może ta wakacyjna kolekcja miała inną formułę. Nie mam pojęcia. W każdym razie, ta pomadka nie jest zła. Jak ją teraz nałożyłam, wiecie, drugą warstwę, to jest całkiem spoko. Tak z daleka, jak patrzę się tutaj na dół, patrzę się w lusterko, to troszkę jakby widać linię, ale ja nie czuję wysuszonych ust, więc to jest ciekawe. Już w zasadzie wyschła. Ta warstwa wyschła szybciej niż tamta, bo tamta warstwa wyschła dopiero po jakiejś pół godzinie. Natomiast ta już w zasadzie jest sucha. No nie, jeszcze nie, jeszcze zrobiłam sobie stempelek. No i teraz się zastanawiam, bo ta pomadka plasuje się w czołówce. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobra. I myślę, czy jest lepsza od Kat Von D, czy jest lepsza od Golden Rose, bo od Max Factora tej Lipfinity nie. Ale zastanawiam się, na którym miejscu ją ująć. I powiem wam, że teraz wam tego w filmie nie powiem. To się pojawi tutaj, co ja z tą pomadką zrobiłam i na którym miejscu ją uplasowałam, ponieważ jeszcze nie wiem. Muszę się zastanowić po prostu. Muszę się chwilę zastanowić, czy ona jest lepsza od Kylie Jenner. Powiedziałam wcześniej Kat Von D. Powiedziałam chyba Kat Von D. Czy ona jest lepsza od pomadki Kylie? Czy jest lepsza od pomadki Golden Rose? Czyli czy obejmie drugie, trzecie czy czwarte miejsce? Jeszcze właśnie tego nie wiem, ale gdzieś w okolicach tych dwóch pomadek mi się wydaje, że ona powinna się znaleźć, bo jest naprawdę bardzo dobra. Nie wiem, czy właśnie nie będzie wyżej niż Golden Rose. Z jednej strony jest tańsza niż Golden Rose, z drugiej strony Golden Rose ma o wiele więcej kolorów. Z dostępnością jest podobnie, czyli można kupić i online, i stacjonarnie gdzieś tam w wybranych miejscach, tak, bo to można dostać w Hebe. Golden Rose ma swoje stoiska. No nie wiem. Nie wiem. A gdzie wy byście ją uplasowały? Dajcie mi znać, jak się wam ta pomadka sprawuje, jakie są wasze odczucia na jej temat. Ja się obawiałam, że ona niestety będzie niewypałem, ale jestem pozytywnie zaskoczona. To jest naprawdę, fajna pomadka i takiego koloru w pomadkach jeszcze nie mam. Takiego, wiecie, ciemnego, śliwkowego koloru nie miałam, więc bardzo się cieszę. Kolejne pomadki, które czekają na test, to jest pomadka z Essence Matte 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 oraz pomadka Start. Mam taką miniaturkę, więc dajcie mi znać, którą z tych pomadek chciałybyście zobaczyć jako następną i myślę, że czas będzie przetestować po prostu kolejną pomadkę. Więc ja już się w takim razie z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Czekam na komentarze, jak zawsze, jak pod każdym filmem. Czekam na komentarze, który test pomadki chciałybyście zobaczyć jako następny oraz jak wam się sprawdza ta pomadka z H&M i co wy o niej sądzicie. Dzięki jeszcze raz, widzimy się w kolejnych filmikach i do zobaczenia. Pa, pa!